Dobrze, w takim razie, czy dobrze słychać? Słychać teraz lepiej jeszcze? Jeszcze lepiej, no to może jeszcze bliżej. Będę niemal... Nie? Dobrze. Witam serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Tym razem zmieniamy temat i przechodzimy do Apokalipsy. Jest to księga, nie wiem, czy my tu kiedyś mieliśmy jakieś spotkanie na temat Apokalipsy, czy nic, bo to już nie, nigdy, to tym ciekawiej. Otóż jest to księga, której, jak lubię mówić, wyrządzono dwojaką krzywdę. Bo z jednej strony uznano ją za księgę, której nie da się czytać, bo jest za trudna. Można wszystkie księgi czytać, Ewangelię, nawet Stary Testament jakoś przebrnąć, ale Apokalipsa to już nie, bo to jest za trudne. Bo rzeczywiście jest to księga, która budzi takie wrażenie wielkiej tajemniczości, dziwna. Jeden z najlepszych znawców dawniejszych czasów Apokalipsy w Polsce, ojciec Augustyn Jankowski, przyznał się nam kiedyś na wykładzie, że jak miał 14 lat i przeczytał Apokalipsę, to potem się z tego wyspowiadał, że czytał jakąś bardzo dziwną książkę. Więc czy spowiadał się z tego, że czytał Księgę Pisma Świętego? Natomiast druga krzywda polega na tym, że zaczęto kojarzyć Apokalipsę wyłącznie z katastrofami. Też film Czas Apokalipsy. Nawet mam tutaj starą okładkę pewnej bardzo pobożnej poniskolinnut gazety, która gdy doszło do tsunami sławetnego, wydrukowała taką pierwszą stronę. Apokalipsa i tsunami. Apokalipsa kojarzona wyłącznie z katastrofami. A tymczasem co znaczy słowo apokalipsis? Podobnie jak jest to na przykład przy dokumentach soborowych, jest to pierwsze słowo apokalipsy – objawienie. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, zaczyna się ta księga. A więc nie jest to księga straszak, tylko jest to księga objawienia. Ta księga ma nam coś objawić, ale to też wcale nie znaczy, że to będzie takie łatwe objawienie. Pamiętam, jak ktoś mówił, że wyobraźmy sobie kogoś, kto bierze do rąk Biblię i widzi te różne dziwne tytuły, ale na końcu jest księga objawienia. I on myśli, no wreszcie będzie wszystko jasne. Dochodzi do końca, a tu nic nie jest jasne. Nie? Dopiero na końcu mamy dziwną księgę, z którą nie wiadomo, co zrobić. Ale dlaczego ta księga się też tak nazywa, bo jest to, jak powiedziałem, jej pierwsze słowo? Natomiast mówimy często o apokaliptyce jako pewnym nurcie literackim. Był to nurt, który istniał od II wieku mniej więcej przed Chrystusem do II wieku po Chrystusie. I w ramach apokaliptyki powstało wiele ksiąg, w tym także Apokalipsa świętego Jana, która jest swoistym arcydziełem tego gatunku. O co chodzi w apokaliptyce? Przede wszystkim chodzi o wytłumaczenie Bożego spojrzenia na historię. Apokalipsy powstają przede wszystkim w trudnych czasach, w momentach prześladowań, kiedy jest ciężko i nie wiadomo, jak to zrozumieć. I dlatego celem apokaliptyki nie jest budzenie grozy, tylko nadziei. Te księgi są realistyczne pod tym względem, że mówią jasno, teraz jest źle, było jest źle i będzie źle, ale nadejdzie kiedyś nowy czas. Nadejdzie kiedyś nowa rzeczywistość. Najważniejsze zdanie każdej apokalipsy, i to bym chciała przede wszystkim, żeby Państwo zapamiętali, choćbyście zapomnieli wszystkie szczegóły, o których teraz będziemy mówić, można by sformułować tak. Cokolwiek by się działo, jakie nieszczęścia nie dotykałyby świata, pierwsze i ostatnie słowo należy zawsze do Boga. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. I drodzy Państwo, łatwo jest mówić te słowa, kiedy nam się wszystko dobrze układa. Natomiast powiedzieć te słowa, kiedy się wszystko się wali, jest trochę trudniej. Nie zapomnę, jak miałam mówić o Apokalipsie do pewnej wspólnoty sióstr zakonnych, tuż po zamachu na World Trade Center, kiedy mówiono powszechnie, że to się musi skończyć trzecią wojną światową. A ja miałam stanąć przed tymi siostrami i powiedzieć, drogie siostry, cokolwiek się będzie działo, pamiętajcie, że pierwsze i ostatnie słowo należy do Boga. I przyznam, że musiałam najpierw sobie powiedzieć te słowa. Bo kiedy jest atmosfera grozy,
to trzeba naprawdę się do nich przekonać, powiedzieć je najpierw sobie. I apokaliptyka posługuje się przede wszystkim wizjami. Mówi się nieraz, że ona tak ma jakby ciągłość, a zarazem nieciągłość w porównaniu z prorokami. Bo prorok posługuje się słowem. Do proroka Bóg mówi i on przekazuje słowo, choć czasem też prorok przekazuje wizję. W apokaliptyce dominuje wizja. Ten, kto otrzymuje jakieś przesłanie, widzi coś i nam to opisuje. I opisuje to wszystko językiem symbolicznym. Dlaczego? Wcale nie dlatego, że chce, żebyśmy się głowili rozszyfrowując to. Tylko przez te symbole chce nam powiedzieć, że to, co ma do powiedzenia, jest niewyobrażalne ludzkim językiem, niewyrażalne ludzkim językiem. Że jedyny adekwatny język, żeby to nazwać, to jest język symbolu, który musimy rozszyfrować. I ja pomogę Państwu rozszyfrować pewną ilość takich dość jasnych symboli apokalipsy, ale powiedzmy sobie szczerze, część z nich pozostanie dla nas tajemnicą. Bo niestety nie mamy zbyt wielu starożytnych, takich najstarszych komentarzy do apokalipsy. Trochę tak, jakby nam się przerwał pewien przekaz. Nie? To, co było dla pierwszego pokolenia oczywiste, potem już przestało być oczywiste. Czasem tak mówię studentom, gdy mówimy właśnie o symbolach apokalipsy, że wyobraźmy sobie archeologów, którzy za 2000 lat znajdą nasz zakaz wjazdu. I proszę sobie wyobrazić te prace habilitacyjne na temat, co mogło dla nich oznaczać czerwone kółko z białym środkiem. Nie? Rozumieją Państwo, coś, co dla nas jest dziś oczywiste. Każdy wie, po co jest to czerwone kółko z białym środkiem. No właśnie, tak. I dla nas to jest oczywiste, jasne. Natomiast z biegiem czasu może przestać być oczywiste. Z czym to się kojarzyło? Inna ciekawa cecha apokaliptyk, ale nie apokalipsy Jana, to przypisywanie dzieł wielkim, dawnym postaciom. Mojżeszowi, Danielowi, Ezdraszowi. Po co? Po to, żeby nadać księdze większą wiarygodność przez coś, co my byśmy dzisiaj nazwali oszustwem, ale wtedy uważano za normalne. Mówię o współczesnych czasach, a wkładam to w usta Mojżesza. Wynika z tego, że jest to proroctwo Mojżesza, który widzi moje czasy. Podczas gdy ja to opisuję dzisiaj. Mówię, my byśmy to nazwali oszustwem, ale w tamtych czasach takie praktyki były uważane za coś zupełnie normalnego. Natomiast nasz autor nikogo nie udaje. On mówi sobie po prostu Jan. Nie podpisuje się jako żadna postać z dawnych wieków. I znamy różne apokalipsy z czasów Starego Testamentu i z czasów Nowego Testamentu. Do kanonu w całości weszły dwie apokalipsy. W Starym Testamencie Księga Daniela, która ma duże fragmenty apokaliptyczne, a w Nowym Apokalipsa Janowa, choć fragmenty apokaliptyczne są i u proroków, i na przykład w mowach Pana Jezusa o końcu świata. Tam też często Pan Jezus stosuje język apokaliptyczny. Najsłynniejsze to Księga Henocha, Apokalipsa Barucha, Księga Ezdrasza, dodatkowa, czwarta Księga Ezdrasza. Natomiast powiedzmy coś więcej o Apokalipsie Janowej. Pytanie brzmi, kim naprawdę jest ten autor? Wiemy tyle, że ma na imię Jan. I tradycja dawna utożsamiała go z Janem apostołem ewangelistą. Jednak od dawnych wieków były też wątpliwości. Dziś raczej najbezpieczniej jest uważać, że apokalipsę napisał ktoś ze szkoły janowej, z kręgu janowego. Dziś wielu egzegetów ma wątpliwości, czy był to rzeczywiście sam święty Jan. Trudno nam to równocześnie i poprzeć, i obalić. Można by powiedzieć, że większość uczonych uważa, że to jednak nie był Jan apostoł, ale są tacy, którzy dalej uważają, że to był on. W każdym razie musiał być to ktoś, kto się cieszył w Kościele niezłym autorytetem, skoro, jak zobaczymy, przekazuje słowa, które są bardzo ostre pod adresem różnych kościołów. I teraz w jakich czasach powstaje apokalipsa? Prawdopodobnie
najważniejsze czasy powstania Apokalipsy to koniec pierwszego wieku, czasy Domicjana. Domicjan to pierwszy cesarz, za którego panowania cesarza otacza kult boski. Kiedy mówiono coś o cesarzu, mówiono bardzo skromnie: nasz Pan i Bóg postanowił. Co prawda wydaje się, że cesarz nawet za bardzo nie narzucał tego swojego kultu, ale możemy zrozumieć, jak byli traktowani tacy ludzie, którzy nie mieli ochoty przyłączyć się do tego wspólnego chóru uwielbienia Cezara. Wydaje się, że sam Domicjan, wbrew temu, co mówi bardzo ciekawy film o Apokalipsie, nigdy nie prześladował wprost chrześcijan, nie wydał dekretu, ale na prowincjach mogło się dziać różnie. Prowincja miała swoje prawa. Pomyślmy na przykład o takim Efezie, który kilkakrotnie uzyskuje bardzo zaszczytny tytuł stolicy kultu cesarskiego. W Efezie, gdzie żyje tylu chrześcijan, powstaje olbrzymia świątynia Domicjana, a przed nią wielki posąg cesarza. Proszę pomyśleć, jak w takim społeczeństwie czują się chrześcijanie. I jest coś więcej. Na przykład rzemieślnicy. W tamtych czasach rzemieślnik powinien był należeć do cechu rzemieślników. Jeżeli nie należy do cechu rzemieślników, żyje praktycznie poza jakby życiem zawodowym. Jest, bo oni między sobą sobie załatwiają różne interesy, a on jest na zewnątrz. Chrześcijanie nie zapisywali się do tych cechów, bo przynależność do cechu łączyła się z kultem cesarskim, z kultem bóstw pogańskich. Zobaczymy potem bestię, gdzie jest powiedziane, że kto nie ma znamienia bestii, nie może niczego kupić ani sprzedać. Teraz to rozumiemy. Kto nie wejdzie w ten krąg bóstw pogańskich, nie może niczego kupić ani sprzedać, bo jest wyłączony z życia zawodowego. Organizowano różne uroczystości ku czci bogów, ku czci cesarza, a chrześcijanie nie brali w tym udziału. Więc automatycznie byli traktowani jak pewna podejrzana sekta. Co to za tacy jedni dziwni, którzy nie bawią się w to wszystko, w co my się bawimy? Nic dziwnego, że zaczynały się różne prześladowania, że lała się krew męczenników. I Jan mówi nam, że pisze to swoje dzieło na wyspie zwanej Patmos, gdzie znalazł się, jak zobaczymy, prawdopodobnie wskutek prześladowań. I do kogo pisze tę księgę? Pisze ją do kościołów, które pierwotnie nazywa siedmioma kościołami, ale że jest to liczba siedem, liczba doskonała. To znaczy, że pisze równocześnie do całego kościoła. Pierwsi adresaci to jest konkretne siedem kościołów, o których sobie za chwilę powiemy. Natomiast tak naprawdę ostatecznie wszystkie kościoły. I teraz, kiedy my otwieramy Apokalipsę, największy problem, jaki mamy, to pewien jakby nieład. Nie możemy się nawet zorientować, czy my w tym momencie czytamy fragment mówiący o czasach ściśle ostatecznych, o końcu świata, czy mówimy o jakimś fragmencie historii. Nawet była taka hipoteza, że Apokalipsa to są posklejane trzy różne dokumenty. Dziś uważa się inaczej, że jednak autor właśnie tak chciał, jak napisał. Natomiast jak została napisana ta księga? Została napisana jako, powiedziałabym tak, zawsze lubię taki obraz, kilka szlaków prowadzących na górę, czyli do czasów ostatecznych. I my jakby wspinamy się jednym szlakiem, dochodzimy już prawie do szczytu, a autor nas tak raz sprowadza i teraz ruszaj na następną wycieczkę. Dochodzimy do szczytu, ruszaj na trzecią wycieczkę. Jak to wygląda w praktyce? Nie mówię tu o początku, o listach do siedmiu kościołów, bo to jest osobna część Apokalipsy, ale potem jest tak. Baranek otwiera siedem pieczęci. W ogóle struktury Apokalipsy wyznaczają siódemki. Listy do siedmiu kościołów. Potem baranek otwiera siedem pieczęci, gdzie znowu jakby wędrujemy przez historię. Wydawałoby się, że dochodzimy już do końca świata i Apokalipsa się skończy. A tu nagle pojawiają się aniołowie mający trąby i zaczynają trąbić. I znowu kolejne trąby to jest nasza wycieczka przez historię. Dochodzimy prawie do szczytu, znowu zawracamy,
aniołowie wylewają czasze, 7 czasz. I tu już te czasze nas rzeczywiście doprowadzą do sceny sądu ostatecznego. Ale niektórzy mówią, że jest jeszcze 1/7, 7 wizji, bo Jan powie 7-krotnie i ujrzałem, i ujrzałem, i ujrzałem. Jeszcze 1/7 na koniec. I teraz jak się zorientować? Po pierwsze oczywiście możemy sprawdzać, że to jest na przykład pierwsza pieczęć, 1 albo 7. Wiadomo, że 7 już będzie blisko końca. Ale są też jeszcze 2 inne wskaźniki, na którym etapie jesteśmy. Pierwszy wskaźnik to jest zakres zjawisk, które dzieją się w kosmosie. Jeżeli Jan nam powie, że 4 część została dotknięta albo 3 część, to znaczy, że jeszcze jesteśmy dość daleko od dnia sądu. Ale jeżeli Jan powie, cały księżyc stał się czarny, całe słońce stało się czarne, to już wiadomo, że Dzień Pański nadszedł. Już zjawisko objęło całość. I jest jeszcze drugie kryterium bardzo ciekawe. Jak mówi się o Bogu? Jeżeli jesteśmy jeszcze w czasie historii, w tych naszych czasach, Bóg jest tym, który był, który jest i który przychodzi. Natomiast kiedy dochodzimy do końca dziejów, Bóg jest przedstawiony jako ten, który był i który jest. Dlaczego? Bo przychodzenie już każdy widzi. Nie? Więc po tych kilku znakach możemy się rozpoznać, gdzie my jesteśmy. Czy jeszcze wędrujemy przez historię, czy też jesteśmy już u kresu tej historii. I teraz to, co każdego bardzo interesuje, symbole w Apokalipsie. Jak wspomniałam, te symbole służą temu, żeby wskazać, że nie da się wyrazić tego dosłownie, ale też symbolu nie wolno rozumieć dosłownie. Najpierw powiedzmy coś o symbolach dotyczących zjawisk kosmicznych świata natury. Pierwszy symbol – morze. Myślę, że to już kiedyś mówiliśmy o tym, że morze człowiekowi w Biblii generalnie się źle kojarzyło. Morze jest niebezpieczne, w morzu mieszkają różne potwory, smoki. W morzu można się utopić, jest niebezpieczne. I co zobaczymy w Apokalipsie? Przezwyciężanie negatywnych cech morza. Morze zmieszane z ogniem, morze szklane, a wreszcie w Nowym Jeruzalem to zdanie, które tak martwi pływaków, i morza już nie ma. To nie znaczy, że nie będziemy mieli gdzie popływać, tylko że nie będzie tej strefy zagrożeń. Morze znika. Natomiast ciekawym symbolem są też gwiazdy, bardzo niejednoznacznym. Niech Państwu to wystarczy, że gwiazda może być symbolem Kościoła, Chrystusa i szatana. I bądź tu mądry. Chrystus to gwiazda, szatan to gwiazda. Dokładnie. I dlatego Ugo Vanni miał bardzo ciekawą hipotezę, że dla starożytnych gwiazdy kojarzyły się przede wszystkim z tych ruchem gwiazd. Gwiazdy, które się przemieszczają po niebie, gwiazdy spadające. I dlatego Chrystus przyszedł z nieba, powrócił do Ojca. Kościół jest w drodze ku niebu, a szatan został strącony. Więc dlatego gwiazda to jest ktoś, kto na linii nieba jest w ruchu. Nie? Można by tak powiedzieć. Dlatego może być i Chrystus, i Kościół. I także szatan. Jak wspomniałam, te zjawiska kosmiczne mówią nam przede wszystkim o tym, w jakim zakresie ich zakres mówi nam o tym, w którym etapie historii jesteśmy. Natomiast jeżeli chodzi o symbole związane z kolorami, najważniejszy, najciekawszy to jest kolor biały. To, co jest białe, dotyczy zawsze Chrystusa i tych, którzy do Niego należą. Uwaga na biel w Apokalipsie. Nic w Apokalipsie nie jest złe, co jest białe. Kolor czarny oznacza z kolei różne negatywne zjawiska. Ucisk, trwogę. Jest też czerwień, który może kojarzyć się albo z królewskim bogactwem, jakaś purpura, ale często też kojarzy się z krwią, wojną czy pożarem. I wreszcie trzeba też wspomnieć o tajemniczym kolorze pewnego konia, kiedy pojawią się jeźdźcy Apokalipsy,
którego czasem się tłumaczy jako zielony, ale to jest nieporozumienie. Bo Jan używa tutaj słowa chloros. Pamiętają Państwo pewnie wodę w basenie, która jest chlorowana. Jaki ona ma odcień? Trudno to nazwać odcieniem zielonym. Dlatego Biblia Tysiąclecia ładnie to przetłumaczyła, że pojawił się koń trupioblady. Bo właśnie ten kolor chloros będzie kojarzył się ze śmiercią. No i to, co najciekawsze chyba w Apokalipsie, jeśli chodzi o symbolę liczby. Dla człowieka z tamtych czasów 3 to jest liczba Boga, a 4 jako 4 strony świata to jest liczba Ziemi, liczba świata. I dlatego pełnia i doskonałość to 3 plus 4 albo 3 razy 4. 7 i 12. Bo to jest Bóg plus świat. Cóż może być więcej, nie? I proszę zauważyć, Żydzi, którzy jeszcze nie mieli pojęcia o Trójcy Świętej, kojarzyli Boga z liczbą 3. Nawet nie wiedzieli, co sobie wymyślili. Czyli 7 to jest pełnia. Natomiast bardzo często w Apokalipsie pojawi się czas określony jako 3,5 roku. 3,5 roku to jest połowa z 7. Czas długi, ale taki, który się skończy. I to 3,5 roku może być policzone jako 42 miesiące. Kto nie wierzy, niech przeliczy. Nie? 42 miesiące. Albo może być nawet policzony jako 1260 dni. To jest też 3,5 roku. Ten sam czas. Jeżeli jest mowa o dniach, to 3,5 roku najczęściej wyraża coś, co się będzie działo codziennie. Na przykład niewiasta jest karmiona przez Boga na pustyni przez 1260 dni. Potem mamy liczbę 10. Co ciekawe, 10 najczęściej oznacza siły przeciwne Bogu. 10 będzie często liczbą smoka, liczbą bestii. Natomiast 12, to jak mówiłam, to jest całość pozytywna, całość ludu Bożego. Lud Boży to jest 12. 12 pokoleń Jakuba, 12 apostołów. Albo nawet te 12 mogą się skumulować i wokół tronu Boga będzie 24 starców, czyli reprezentantów Starego i Nowego Przymierza. I właśnie z tą liczbą 12 łączy się ta tajemnicza liczba, o której tak lubią mówić świadkowie Jehowy. Tych zbawionych według nich będzie 144 tysiące. Jak chcecie załamać świadka Jehowy, to zapytajcie, ilu jest teraz świadków Jehowy, ilu było i gdzie on się wybiera. Skoro ich już teraz jest więcej niż 144 tysiące, to po co być świadkiem Jehowy? Natomiast tu oczywiście ironizuję, ale o co chodzi Janowi? Co to jest 144 tysiące? To jest 12 Starego Testamentu razy 12 Nowego Testamentu razy 1000. To jest liczba olbrzymia. On chce powiedzieć, że zbawionych jest ogromnie dużo ze Starego i Nowego Testamentu. I jest ich 144 tysiące. Według naszej perspektywy byłoby to tylko. Według jego perspektywy aż. Właśnie na początku padło pytanie, wielu czy wszyscy? Tu mamy coś podobnego, nie? Czy 144 tysiące to jest dużo czy mało? Dla Jana ogromnie dużo. My powiemy, co, tylko tylu? Nie? No właśnie. Nie? Więc wszystko zależy, co autor chciał powiedzieć. Autor chciał powiedzieć, że tych zbawionych jest ogromnie dużo. Kiedy właśnie mówię o tym studentom, czasem przypomina mi się, jak mój tato podobno, kiedy był małym chłopcem, tak mi ciocia opowiadała, mówił, że jak kopnie piłkę, to piłka poleci 136 metrów. Dlaczego 136 metrów? Bo tato mieszkał pod numerem 136 i większej liczby nie znał. Więc tu mamy coś trochę podobnego. Nie? Ja chcę powiedzieć, no ogromna liczba. Już więcej wam nie potrafię powiedzieć, jak to wytłumaczyć. Więc mówię 12 lud Boży Starego Testamentu razy 12 lud Boży Nowego Testamentu razy 1000. No i jeszcze jedna bardzo tajemnicza liczba 666. I tu też niestety muszę Państwa rozczarować, że są różne interpretacje tej liczby. Najprostsza mówi po prostu, że jest to niedoskonałość do potęgi trzeciej.
Bo tak jak siódemka jest doskonała, tak szóstka to jest wybrakowana siódemka. Nie, czegoś tej siódemce zabrakło, została tylko szóstka. Ale są też bardziej skomplikowane i ciekawsze interpretacje. Są interpretacje oparte na tak zwanej gematrii. Co to jest gematria? Otóż w starożytnym języku hebrajskim nie było cyfr ani liczb. Wyrażano cyfry i liczby za pomocą liter, czyli alef, pierwsza litera to jest 1, bet to jest 2 i tak dalej. I dlatego można było przeliczyć, jaką wartość liczbową miałoby jakieś słowo. I tu, jeśli można, to przytoczę Państwu bardzo ciekawy przykład gematrii. W Nowym Testamencie zupełnie byśmy się nie spodziewali, w jakim miejscu. Na samym początku Pisma Nowego Testamentu, w Ewangelii Świętego Mateusza, mamy tam rodowód Pana Jezusa. Od Abrahama do Dawida 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia 14 pokoleń, od przesiedlenia do Jezusa 14 pokoleń. Każdy się dziwi, co to jest ta 14, jeszcze 12 to rozumiem, ale dlaczego 14? To napiszmy sobie po hebrajsku Dawid, d, w, d, dalet, dalet, waw, dalet i sobie przeliczmy. Dalet, d to jest 4, w to jest 6. 4, 6, 4. Imię Dawida ma wartość liczbową 14. Mateusz chce udowodnić, że Jezus jest prawdziwym synem Dawida. Te 14 pokoleń powtarza Dawid, Dawid, Dawid. I uważa się, że być prawdopodobnie Jan też coś zaszyfrował w tym 666. I najbardziej rozpowszechniona interpretacja mówi, że Jan zapisał hebrajskimi literami greckie słowa Nero, Kejsar, Nero, Cesarz. Cesarz Neron, bo jak zobaczymy, co prawda ostateczna wersja Apokalipsy powstaje w czasach Domicjana, ale będzie miała wiele aluzji do Nerona. Kto czytał Quo Vadis, łatwo zgadnie dlaczego. Nie? Inny przykład, cesarza prześladowcy. Więc bestia ma imię Nero, Cesarz. Czy tak jest rzeczywiście, to już Pan Bóg jeden wie. Słucham? Putin ja się no, spotkałam też taką współczesną interpretację, ale skoro, jak mówiłam Państwu przy Dawidzie, W to jest 6, to niektórzy mówią, że 666 to jest WWW, ale to już oczywiście bardzo współczesna interpretacja, więc takiej interpretacji oczywiście raczej trzeba odrzucić, nie? Żeby chodziło o WWW jako właśnie liczbę bestii. I o czym też trzeba pamiętać, bardzo ważne w Apokalipsie są szaty. Szata zawsze wyraża osobę. To nie jest tylko ubranie, które ktoś sobie wymyślił na ten dzień, ale szata nam mówi, trzeba jakby rozszyfrować szatę, kto się za tą szatą kryje. I w Apokalipsie zobaczymy też dwie niewiasty i dwa miasta, gdzie jedna niewiasta odpowiada trochę jednemu miastu, druga niewiasta odpowiada drugiemu miastu. Z jednej strony jest strona pozytywna. Niewiasta obleczona w słońce i Nowe Jeruzalem. Z drugiej strony jest wielka nierządnica i wielki Babilon. Wielka nierządnica i wielki Babilon to najprościej mówiąc siły wrogie Bogu. W czasach Jana był to przede wszystkim Rzym. Ale największą krzywdę, jaką można zrobić Apokalipsie, to zamknąć jej symbole w jakimś jednym fragmenciku. Powiedzieć, to jest na pewno właśnie to. Nie? W ten sposób jakby zamykamy Apokalipsę na jej nowe interpretacje. W czasach Jana to był Rzym, ale to nie jest tylko Rzym. To jest każda władza, która buntuje się przeciw Bogu. I teraz już możemy zajrzeć do samej Apokalipsy. Jeżeli Państwo mają tekst, można go trochę śledzić, oczywiście nie będę omawiać wersetu po wersecie, bo byśmy tu musieli zostać dużo dłużej. Chciałabym zwrócić uwagę, że na samym początku właśnie zobaczymy to słowo apokalipsis, objawienie, i zobaczymy pewien łańcuch przekazu objawienia. Jan wie, że to, co on otrzymuje i co przekazuje innym, pochodzi z wysoka. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Tylko właśnie pytanie, czy Chrystus objawia,
Czy Chrystus jest treścią objawienia? I tak może być. Czyli znowu, Ojciec jest źródłem, Chrystus objawia albo jest objawieniem, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem. Bo właśnie, dlaczego powstaje w ogóle apokalipsa? Nie trudno zgadnąć, jak muszą czuć się wierni w takim kontekście, o którym mówiłam. Gdy niby nie ma wprost dekretu cesarskiego, nie wolno być chrześcijaninem. Ale są postrzegani jako coś innego, podejrzanego, niebezpiecznego. I dochodzi do autentycznych prześladowań, zabójstw wiernych. A przecież, mówią Janowi, my weszliśmy na dobrą drogę. Więc, że tak powiem, co jest grane? Dlaczego nas to spotyka? Dlaczego, gdy wołamy do Boga o pomoc, sytuacja się nie zmienia? Czasem mówię, że w Ewangelii Łukasza jest taka jakby mała zapowiedź apokalipsy. To jest przypowieść o wdowie i o sędzi. Wdowa, która jest prześladowana przez jakiegoś człowieka złego i błaga sędziego, żeby ją obronił. A sędzia zwleka. I w końcu co ten sędzia mówi? Chociaż tam z Bogiem się nie liczę, to jako, że ta wdowa mnie tak ciągle nęka, to ją obronię. I teraz Pan Jezus konkluduje. A czy Ojciec Niebieski nie stanie w obronie tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I kończy Pan Jezus bardzo tajemniczym pytaniem. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Co to znaczy? Czy wierni wytrwają w tym wołaniu, nawet jeżeli się będzie wydawało na początku, że ono pozostaje bez echa? Rozumiecie? Ci wierni w czasach Domicjana wołają: Panie Boże, zrób coś. A tutaj zło się dalej szerzy. Dalej są w tej samej ciężkiej sytuacji. Nawiasem mówiąc, powiem to Państwu od razu, potem to zobaczymy. Apokalipsa niesie bardzo ciekawą odpowiedź. Bo wydawać by się mogło, że jeżeli by Pan Bóg zesłał jakieś grony, jakieś kary, to ci grzesznicy by się nawrócili. I apokalipsa okazuje nam wiele takich scen, gdzie spadają różne katastrofy, a ci tak zwani mieszkańcy ziemi, czyli ludzie niechętni Bogu, jeszcze bardziej utrwalają się w swoim złu. Jeszcze bardziej bluźnią, nie chcą się nawrócić. Apokalipsa ma tylko jedną scenę, gdzie jest mowa o nawróceniu mieszkańców ziemi. Wiecie, co sprawia, że mieszkańcy ziemi się nawracają? Świadectwo, śmierć i powrót do życia dwóch świadków. To jest bardzo ciekawe przesłanie dla tego młodego kościoła. Wy myślicie, że nawrócicie świat w ten sposób, gdy będziecie wołać o to, żeby Bóg coś zrobił. A jedyne, co do tych ludzi może dotrzeć, to świadectwo do końca. To jest bardzo ciekawe pouczenie, także myślę może jeszcze bardziej na nasze czasy, nie? Że gromami nie zmieni się świata. Świat zmieni tylko to świadectwo do końca. Więc Jan pisze odpowiedź, bo jak mówiliśmy, apokalipsa, każda apokalipsa, to jest Boże spojrzenie na historię. Co Bóg chce powiedzieć temu Kościołowi? I teraz Jezus, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. W Apokalipsie zobaczymy kilka scen z aniołami. Często jest tak, że temu, kto jest wizjonerem, jakaś istota niebiańska tłumaczy to, co widzi, albo działa wobec niego. Na przykład zobaczymy Jana, który otrzymuje księgę od anioła. I teraz jest coś bardzo ciekawego. Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Apokalipsa jest chyba jedyną księgą, która zawiera błogosławieństwo dla swojego czytelnika i słuchacza. Ale co to zdanie oznacza? Że Apokalipsa jest pisana do kościoła zgromadzonego na liturgii. Jan wie, że tę księgę otrzymają jego wierni, i że ją przeczytają w ramach liturgii. I dlatego mówi właśnie: błogosławiony ten, który odczytuje, i ci, którzy słuchają. Jan do 7 kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój. Ten wstęp jest taki dość długi, jak pewien dialog liturgiczny. Ale przejdźmy do wersetu 9, który ukaże nam już
tak zwaną wstępną wizję. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w czym? W ucisku, królestwie i wytrwaniu w Jezusie. Szokujące jest to zestawienie. Ucisk, królestwo, wytrwanie. Wytrwanie to jest jedno z fundamentalnych słów Apokalipsy. Hypomone, trwać pod. Jest jakby pewien ciężar i pod tym ciężarem trzeba wytrwać. Drugie fundamentalne słowo to będzie martyria, świadectwo. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Jak mówiłam, najprawdopodobniej, tak się to zawsze interpretuje, Jan był na Patmos jako zesłaniec. Bo byli też tacy, którzy sugerowali, że może tam pojechał w jakąś podróż apostolską. Ale to jest mało prawdopodobne. Natomiast nie wiemy, w jakich warunkach żył na Patmos. Bo jeżeli ktoś z Państwa widział ten wspomniany przeze mnie film o Apokalipsie, tam Patmos jest ukazany jako coś w stylu obozu koncentracyjnego. Straszny kamieniołom, gdzie w ogóle więźniowie są strasznie traktowani. Nic nam nie wiadomo, nie wiemy, jak było na Patmos. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański. I tu mówiłam Państwu na koniec poprzedniej konferencji. Do tej pory, kiedy chrześcijanie mówili o niedzieli, mówili tak określeniem, które do dziś jest używane w Izraelu. Pierwszy dzień tygodnia. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że język hebrajski jest bardzo mało pomysłowy, jeśli chodzi o dni tygodnia. Do dziś w Izraelu dni tygodnia nazywają się dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty, dzień piąty, dzień szósty i tylko jest szabat. Tylko szabat ma inną nazwę. A pozostałe dni to jest po prostu dzień pierwszy, dzień drugi. Więc nasza niedziela to jest dla nich dzień pierwszy. I proszę zauważyć, że jeszcze gdyby powstawały Ewangelie, pierwszego dnia tygodnia o świcie, nie? Zgromadziliśmy się pierwszego dnia w Troadzie. Natomiast Jan już używa chrześcijańskiej nazwy. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański. I to jest coś bardzo ciekawego, bo u proroków wyrażenie Dzień Pański oznaczało też dzień ostateczny, dzień sądu. Chrześcijanie przeżywają pamiątkę zmartwychwstania, swoje spotkanie ze zmartwychwstałym, a równocześnie też oczekują jego powtórnego przyjścia. I posłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby mówiącej: co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom. I teraz mamy siedem nazw kościołów dzisiejszej zachodniej Turcji. Może Państwo w swoim Piśmie Świętym mają mapkę, gdzie możecie sobie znaleźć te siedem kościołów. W każdym razie, co jest ciekawe, one są wymienione w takiej kolejności, w jakiej prawdopodobnie kurier zawoził ten list od kościoła do kościoła. Bo wygląda to mniej więcej tak, gdybyśmy namawarowali. Jest Efes i potem idzie w górę i zatacza w dół, tak jakby kółko. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. W tamtym regionie było wtedy więcej kościołów. Byli chrześcijanie, choćby w Kolosach, do których pisał święty Paweł. Więc jest to wybrana grupa, ale jak powiedziałam, siedem, to znaczy do wszystkich. I obróciłem się, by patrzeć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników. Świecznik, nie wyobrażajmy sobie tak, jak my najczęściej widzimy, nóżka i jedna świeczka. Skoro mówi to człowiek należący do Izraela, prawdopodobnie ma na myśli coś w stylu menory, świecznik wieloramienny. I pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Dlaczego jest podobny do? Podobny do to jest typowe wyrażenie apokaliptyki, żeby wskazać, że nie jesteśmy w stanie tego do końca nazwać. Podobnie jakby. Może Państwo pamiętają zesłanie Ducha Świętego, ukazały się im jakby języki ognia. Że to, o czym mówimy, jest najbliższym słowem, żeby to wyrazić, nie? Czyli on widzi Chrystusa, ale ten Chrystus jest jakiś nieziemski, nie? Że właśnie mówi jakby Syna Człowieczego. Ale bardzo ważne jest to, że on stoi pośrodku świeczników. Za chwilę się dowiemy, że te świeczniki to jest właśnie siedem kościołów. I proszę Państwa, wyobraźmy sobie od razu,
sytuacja tych adresatów. Oni myślą, chyba Pan nas opuścił. My jesteśmy udręczeni, samotni, prześladują nas i nic. A Jan pierwsze, co widzi, to widzi Chrystusa, który stoi w kółku pomiędzy tymi świecznikami i widzi doskonale każdy z nich. Potem zobaczymy jeszcze wyraźniejszy obraz, gdzie ci wierni będą pokazani w obrazie gwiazd, które Chrystus trzyma w ręce. W prawej dłoni, akurat mam lewą podniesioną, trzyma 7 gwiazd. Czyli On zna doskonale sytuację każdego świecznika, ma w ręku każdą gwiazdę. I teraz bardzo ciekawy jest ten strój Pana Jezusa. Przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Tym jednym prostym obrazem Jan wyraził to, co autor listu do Hebrajczyków musiał tłumaczyć przez kilka rozdziałów, że Chrystus jest równocześnie królem i kapłanem. Bo długą szatę do stóp przepasaną na piersiach nosił kapłan. Dlaczego kapłani nosili szatę do stóp? Normalnie ludzie, którzy chodzili tak po ulicach, nie nosili szaty do stóp. Proszę zauważyć, jak my czasem przedstawiamy Pana Jezusa w takiej szacie dłuższej niż stopy i proszę sobie wyobrazić, że Pan Jezus w takiej szacie przechodzi ponad 100 kilometrów. Bez szans. Więc normalnie noszono takie szaty do połowy łydek, nie? Krótsze, żeby one właśnie się nie brudziły, nie utrudniały chodzenia. Natomiast kapłan, kiedy spełniał funkcje kultyczne, nosił szaty do stóp. Dlaczego? No, Pismo Święte to tłumaczy z całą szczerością, bo kapłan musiał się czasem głęboko pochylać, kiedy składał ofiary. Więc było lepiej, żeby jego tylnia część była cała zakryta, szczerze mówiąc. Natomiast normalnie przepasywano się w pasie, a kapłani mieli ten charakterystyczny sposób, że pas nosili wyżej. Ale normalnym elementem stroju kapłańskiego nie był pas złoty. Złoto to jest kolor królów. Więc Chrystus mieści w sobie równocześnie godność kapłańską i królewską. Jeśli to Państwo będzie interesować, to można też, na przykład w pytaniach, mogę wytłumaczyć, jak autor listu do Hebrajczyków to tłumaczy, że on może być równocześnie królem i kapłanem. I teraz bardzo dziwny ten obraz Pana Jezusa. Głowa Jego i włosy białe jak biała wełna i jak śnieg. Czy ktoś z Państwa widział obraz Pana Jezusa z białymi włosami? Widział ktoś? Nie, nigdy nie. Nie. No właśnie. Dlaczego ma białe? Trzeba by zajrzeć do księgi Daniela, do tej słynnej sceny, gdy do Boga zasiadającego na tronie podchodzi Syn Człowieczy. 7 rozdział księgi Daniela. I wtedy Bóg jest ukazany jako przedwieczny wieków i Bóg ma włosy jak z wełny, czyli właśnie białe. Dlaczego Bóg ma białe włosy? Bo jak przedwieczny wieków może mieć czarne włosy? Przecież musiał posiwieć przez te wszystkie wieki. I teraz autor tym jednym drobnym szczegółem, ukazującym Pana Jezusa z białymi włosami, daje Panu Jezusowi takie same włosy, jakie w księdze Daniela miał przedwieczny wieków. On nie musi się rozpisywać, ja widziałem tego, który jest królem i kapłanem i jest przedwieczny. Jan nam to wszystko maluje. Maluje nam kapłana ze złotym pasem i białymi włosami. Co więcej, jego oczy jak płomień ognia wszystko widzą, wszystko przenikają. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jakby w piecu rozżarzonego. Może Państwo pamiętają, bo nie tak dawno właśnie w liturgii czytaliśmy księgę Daniela. I między innymi czytaliśmy też, jak Daniel wytłumaczył Nabuchodonozorowi jego tajemniczy sen o wielkiej postaci, o wielkim posągu. Jak wyglądał ten posąg, ten kolos? No właśnie. Nawet mówimy przysłowiowo kolos na glinianych nogach. Różne części od góry miał z różnych szlachetnych czy mocnych metali. Natomiast stopy były z gliny. I nagle pojawił się kamień, uderzył go w te stopy i wszystko się rozleciało. To było też bardzo ważne orędzie księgi Daniela,
bo te różne warstwy to były kolejne wielkie mocarstwa. Właściwie byli Babilończycy, byli Persowie. Ale cóż z tego? Co z tego, że wielkie mocarstwa myślą, że są nie wiadomo kim? Są naprawdę kolosem na glinianych nogach. Natomiast Pan Jezus ma stopy jak z metalu. Jest przeciwieństwem tamtego kolosa. Nie? On się nie rozsypie od jakiegoś byle uderzenia. A głos jego jak głos wielu wód. W prawej ręce miał 7 gwiazd. Za chwilę będzie powiedziane, że to 7 gwiazd to jest 7 aniołów kościołów. Powiemy sobie o tych aniołach kościołów, ale generalnie możemy uznać, że to są same kościoły, czyli to są właśnie wierni. A z jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. Zawsze tu studenci mnie pytają, jak może być miecz nieobosieczny. No faktycznie w polskim przekładzie można by to słowo odpuścić. Bo w oryginale jest mowa po prostu o broni siecznej, z dodatkiem, że jest obusieczna. Bo jaka jest przewaga broni obosiecznej? Że nie można się przed nią schować. Nie? Jeżeli ktoś ma w ręce szablę, to szabla jest z jednej strony, a z drugiej strony jest przytępiona. Uderzenie drugą stroną nie jest tak tragiczne w skutkach. Miecz obosieczny potrafi ciąć z obu stron. I co to znaczy, że Pan Jezus ma w ustach miecz? To też jest typowe dla teologii janowej. Jezus głosząc słowo, dokonuje już sądu. Bo wobec tego słowa każdy musi zająć postawę po jednej albo po drugiej stronie. Słowo Pana jest jak miecz obosieczny, który dokonuje sądu. A jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje swej mocy. Kiedy go ujrzałem, do stóp jego padłem jak martwy. Właśnie to jest z kolei podobne do Ezechiela, jak Ezechiel zostaje powołany przez Boga. On położył na mnie rękę, mówiąc, przestań się lękać. Jestem pierwszy, ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieku. Zauważmy, tutaj to Pan Jezus mówi pierwszy i ostatni. U Izajasza te słowa mówi o sobie Bóg. Kolejny tekst ukazujący bóstwo Chrystusa. On tak samo jak Ojciec może powiedzieć, że jest pierwszy i ostatni. I mam klucze śmierci i otchłani. I napisz, co musi się stać, a co do tajemnicy gwiazd, które ujrzałeś, co do złotych śmieczników. 7 gwiazd to są aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników to jest 7 kościołów. I teraz Pan Jezus podyktuje Janowi listy do 7 kościołów. Do każdego z tych kościołów podyktuje pewien list. I nieraz się mówi, że te listy do 7 kościołów to jest dobry materiał do rekolekcji, do jakiegoś rachunku sumienia. Bo zauważmy, ci wierni chcą poznać Boże spojrzenie na historię. Panie Boże, co Ty o tym wszystkim myślisz? A Jan zdaje się mówić tak, drogi Kościele, najpierw sam zrób rachunek sumienia, a wtedy będziesz mógł spojrzeć Bożym spojrzeniem na historię. I dlatego Pan Jezus dyktuje Janowi listy do poszczególnych kościołów. I te listy mają pewną stałą strukturę. Najpierw aniołowi kościoła w napisz. Potem, tak jak u proroków Bóg się przedstawiał, to mówi Pan. Tutaj Pan Jezus się przedstawia, to mówi. I będzie jakiś symboliczny obraz, często związany właśnie z tą wizją wstępną. Następnie Pan Jezus powie, co ma do powiedzenia tej wspólnocie. Słowa pochwały albo nagany. Są dwa listy, które zawierają tylko pochwały i jest jeden list, który zawiera tylko nagany. Pochwały słyszy Kościół w Filadelfii i w Smyrnie, nagany słyszy Kościół w Laodycei. Pozostałe usłyszą i jedno, i drugie. Trochę tego, trochę tego. I co jest ciekawe, proszę Państwa, na przykład taki Efes. Efes w tamtych czasach to była potęga. Wspólnota Kościoła też była najpotężniejsza w tym regionie, właśnie w Efezie. Minęły wieki i co się stało? Z tych 7 kościołów, do których tutaj będą listy, ostał się tylko jeden. Tylko w jednym z tych 7 miast są do dziś chrześcijanie. Do dziś są chrześcijanie w Smyrnie, czyli w dzisiejszym Izmirze, w jednym z tych 2 miast, gdzie Pan Jezus nie skierował żadnej krytyki.
do mieszkańców Smyrny powie: ty myślisz, że jesteś biedny, a ty jesteś bogaty. Zobaczymy odwrotność w liście do Laodycei. Myślisz, że jesteś bogaty, a jesteś biedny. Nie, biedna Smyrna, biedny, udręczony Kościół przetrwał przez te wszystkie wieki. Sama miałam to szczęście, że właśnie jak byłam w Turcji, byliśmy na mszy świętej w jednym z kilku kościołów tamtejszych. Normalnie w kościele wreszcie, a nie w jakimś hotelu czy gdzieś tam. Nie? I właśnie mogłam, proszę sobie wyobrazić to odczucie, dano mi do przeczytania pierwsze czytanie Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz. Nie? Jak to się czyta, kiedy się wie, że właśnie tutaj mieszkali odbiorcy tego listu. Nie? To jest zupełnie coś innego niż czytać ten list gdziekolwiek inaczej, w innym miejscu. Czyli są te plusy i minusy. I potem dwa jeszcze stałe elementy. Pierwsze to zdanie: kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Samo słowo kościołów już sugeruje, że każdy z tych listów jest napisany do wszystkich kościołów. I ostatni element każdego listu: nagroda dla zwyciężającego dosłownie. My to mamy przetłumaczone jako zwycięzca, ale to nie jest do końca trafne. Bo po grecku mamy tutaj imię słów czasów teraźniejszego, nikon. Bo jaka jest różnica? Zwycięzca to już możemy powiedzieć jest w dniu ostatecznym. My obecnie jesteśmy zwyciężający. Ta nagroda, która będzie tutaj, będzie dotyczyła obecnej sytuacji, która zostaje potem dopełniona w Nowym Jeruzalem. Zresztą, jeśli chodzi o te nagrody, zauważono coś ciekawego, że wiele z nich ma taką jakby trójkę. Najpierw pierwsi rodzice w raju tracą jakieś dobro. Potem zwyciężający w listach do siedmiu kościołów słyszy, że nagrodę, że otrzyma to dobro. A potem zobaczymy je po raz trzeci w Nowym Jeruzalem. Na przykład drzewo życia. Pierwsi rodzice stracili dostęp do drzewa życia. Jeden z kościołów usłyszy: zwycięzcy, dam owoc drzewa życia. I w Apokalipsie zobaczymy drzewo życia, które rośnie. Czyli możemy powiedzieć tak, to co oni stracili, pierwsi rodzice, my odzyskujemy w jakiejś mierze, a w pełni odzyskamy w Nowym Jeruzalem. I ja chciałabym, żebyśmy sobie przeczytali trzy listy, bo na wszystkie siedem byśmy utknęli na tych listach do końca naszych spotkań. Bardzo znaczące. Właśnie pierwszy do kościoła w Efezie, następnie do Pergamonu i ten... Nie, w Turcji. Wszystkie są w Turcji. Wszystkie są w dzisiejszej Turcji. To znaczy tak naprawdę z Efezu został ten park archeologiczny, a obok zostało nieduże tureckie miasto o innej nazwie. Tam Dezi, coś tam, takie chyba z 20 liter ma to miasto, bardzo dziwną nazwę na D. Natomiast jak mówimy Efes, to mamy dziś przede wszystkim na myśli ruiny starożytnego Efezu. Czyli ruiny starożytnego Efezu plus małe miasteczko tureckie obok tego, o innej nazwie. Więc tak funkcjonuje Efes. Nie? Niektóre miasta przetrwały w tym miejscu, inne zostały same ruiny. A jeszcze jeśli chodzi o dwa ostatnie elementy, nagroda dla zwyciężającego i wcześniej, kto ma uszy, niechaj posłyszy, tutaj zauważymy strukturę 4 plus 3. Przez pierwsze cztery listy będzie struktura najpierw kto ma uszy, potem nagroda. W ostatnich trzech się odwróci. Najpierw nagroda, potem kto ma uszy. Dlaczego? Pamiętacie, że siódemka składek jest 4 plus 3, czy 3 plus 4. 3 plus 4, 4 plus 3, to różnie będzie to wyglądało w Apokalipsie. I zobaczymy potem, że tak samo każda inna siódemka, trąby, pieczęcie, też będzie miała inną czwórkę, inną trójkę. Pierwsze cztery pieczęcie będą inne niż trzy pozostałe. Pierwsze cztery trąby będą inne niż trzy pozostałe. Zawsze będzie kompozycja 4 plus 3. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce, ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Jak Państwu powiedziałam, Efes w tamtych czasach to był duże miasto portowe, bardzo ważne miasto,
I w tym mieście też był silny ośrodek chrześcijański. Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość. I to, że złych nie możesz znieść. I że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są. I że ich znalazłeś kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego niezmordowany. Bardzo ciekawa jest ta pochwała dla kościoła w Efezie, bo zobaczymy, że pozostałe kościoły w większości będą słyszeć naganę właśnie w związku z tą sprawą. Większość nagan dotyczy, powiedziałabym, że pod tym względem Apokalipsa jest szczególnie dziś może aktualna, przymykania oka na zło. Głupiej tolerancji wobec zła. Ty dopuszczasz, że w tobie, w twoim gronie kościele, ktoś rozsiewa błędne nauki, ktoś zwodzi, namawiając do rozpusty, a ty przymykasz oko i uważasz, że nic się nie stało. Często właśnie to będzie główny zarzut, jaki będą słyszały poszczególne kościoły. I Efes tutaj jest chwalebnym wyjątkiem. Efes słyszy, że właśnie poddałeś próbie, nie chciałeś ich słuchać, znalazłeś ich kłamcami. I co ciekawe, ojcowie Kościoła powiedzą nam dokładnie to samo. Ignacy Antiocheński na przykład pisze, że Kościół w Efezie potrafił się oprzeć pregnostykom. Nie pozwoliliście im siać ziarna wśród was, zatykając sobie uszy, by nie przyjąć tego, co rozsiewali. Nie? Nawet sobie zatykaliście uszy. Co ciekawe, kiedy święty Paweł mówił do starszej kościoła efeskiego, mówił: wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki. Być może właśnie kościół efeski dobrze sobie to wziął do serca. Ale skończyły się dobre słowa. Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i poprzednie czyny podejmij. Czyli Kościół Efeski dawniej miał tę świeżą, gorącą miłość i podejmował większe czyny, wspanialsze. Teraz zapał ostygł, odszedł od pierwotnej miłości i dlatego słyszy wezwanie, by powrócić. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Bardzo ciekawe ostrzeżenie dla tego kościoła, który, przypominam, jest na razie najwspanialszy, największy w całym regionie. Jeśli się nie nawrócisz, to nie myśl, że tak będzie zawsze. Przyjdę i poruszę twój świecznik. Ale to pocieszenie, ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Nikolaici to jest jedyna sekta pierwszego wieku, którą znamy z nazwy. Paweł też zwalcza wiele różnych ugrupowań w pierwotnym kościele, ale nigdy nie mówi o jakiejś nazwie. Tu znamy nazwę Nikolaici. Ciekawa nazwa, bo Nikao Laos, zwyciężać lud. Czyli jakby lud, który zwycięża, coś w tym stylu. Nie? Co oni głosili do końca nie bardzo wiadomo, choć w listach znajdziemy pewne wskazówki. Bo na przykład jest mowa, że oni namawiają do rozpusty. Tylko, że pamiętajmy, że rozpusta może też oznaczać odchodzenie od Boga. Zdradę przymierza z Bogiem. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc drzewa życia, które jest w raju Boga. To zajrzyjmy jeszcze do Pergamonu. Pergamon był znany przede wszystkim z dwóch rzeczy. Po pierwsze, tam właśnie wymyślono nasz pergamin, to znaczy nie to, co my nazywamy pergaminem, ten papier, tylko ten właściwy pergamin, czyli sztukę materiału, tworzenia materiału do pisania na garbowanej skórze. Dlaczego to wymyślili? Potrzeba jest matką wynalazków. Otrzymywali z Egiptu dostawy papirusu, aż właśnie pewien władca Egiptu zdenerwowany na Pergamon odciął im dostawy. Musieli dalej pisać, jakoś sobie radzić, więc wymyślili nową technikę, która się okazała droższa, ale dużo trwalsza od papirusu. Poza tym było tam jakby ośrodek leczniczy związany z kultem Asklepiosa.
czyli z drugiej strony leczenie. I trzecia ciekawa rzecz, był tam ołtarz Zeusa, który być może będzie wspomniany w Apokalipsie, bo Apokalipsa mówi nam tutaj, ty mieszkasz tam, gdzie jest tron szatana. Niektórzy uważają, że to chodzi o ten wielki ołtarz Zeusa. I jeżeli by Państwo mieli ochotę zobaczyć ołtarz Zeusa, to nie trzeba jechać aż do Turcji, ale jest całkiem niedaleko. W Berlinie jest Pergamon Muzeum, w którym stoi właśnie ten ołtarz przywieziony z Pergamonu. Więc całkiem niedaleko można zobaczyć właśnie ołtarz Zeusa. Aniołowi kościoła w Pergamonie napisz. To mówi ten, który ma miecz obosieczny ostry. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. A trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś. Nawet za dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was tam, gdzie mieszka szatan. No właśnie, jedni widzą w tym tronie szatana, jak powiedziałam, miejsce, ołtarz Zeusa. Inni mówią, że może chodzić po prostu o miejsce władzy rzymskiej. Że władza rzymska to jest jakby tron szatana. Antypas, oczywiście nie należy go mylić, broń Boże, z Herodem Antypasem, to jest chrześcijanin. Ty mieszkasz w mieście, w którym został zabity Antypas. Ale mamy nieco przeciw tobie. To nieco nie dotyczy powagi sprawy, tylko ilości winowajców. Bo masz tak tych, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu, przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Tak ty masz również tych, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów. No właśnie, Balaam. Może ktoś z Państwa zna to pozytywne oblicze Balaama. To jest ten od słynnej oślicy. Pamiętają Państwo, po co Balaam jechał z tą swoją oślicą? Jest taka bardzo adwentowa scena. Kiedyś ją pewnie usłyszymy teraz w czasie adwentu. Właśnie, został wezwany przez króla wrogiego Izraelowi, żeby jako wieszcz, jako taki prorok tam pogański, złorzeczył Izraelowi. A jego oślica pokazuje mu, że nie może tego zrobić, buntuje się i on idzie i błogosławi Izraela. I wypowiada słowa, które uważamy za pewnego rodzaju proroctwo mesjańskie. Wschodzi gwiazda z Jakuba, z Izraela podnosi się berło. Natomiast o Balaamie mówi się też coś innego, że potem wróg Izraela chciał pokonać go, pokonać Izraelitów. I Balaam podpowiedział, jak to możecie zrobić. Nie zrobicie tego w ten sposób, że chcecie ich pokonać walką. Jeżeli oni będą wierni Bogu, ich Bóg was pokona. Jeżeli chcecie pokonać Izraelitów, musicie ich odciągnąć od ich Boga. Musicie im dać kobiety pogańskie, żeby przyniosły swoje kulty, swoje bożki. I rzeczywiście Izraelici zaczynają się żenić z pogankami i przejmować ich kulty. I dlatego tu jest powiedziane, że właśnie podpowiedział, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar, składanie bożkom i uprawianie rozpusty. I teraz właśnie tacy ludzie, którzy są podobni do Balaama, kręcą się po Pergamonie, a ty masz również tych, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów. Nawróć się zatem, jeśli zaś nie. Przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Możemy tak powiedzieć, narobię ci wstydu. Dlaczego narobię ci wstydu? Bo to ty powinieneś się z tym rozliczyć. Jeżeli ty nie potrafisz załatwić sprawy szerzenia się zła u ciebie, to ja będę musiał przyjść, będę musiał moim mieczem z nimi walczyć. Nie? Ty powinieneś to załatwić. Paweł też zarzuca Koryntianom, czemu wy nie zrobicie porządku z człowiekiem, który uważa się za chrześcijanina, a żyje w kazirodztwie. I teraz przepiękna jest nagroda. Mówiliśmy jeszcze dziś przed południem o Eucharystii. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamieniu wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Manna ukryta. Gdzie była manna ukryta? W arce, żeby świadczyła przyszłym pokoleniom, że Bóg karmił swój lud. Mesjasz miał przynieść mannę.
I Pan Jezus mówi zwycięzcy, temu zwyciężającemu dam mannę. Możemy powiedzieć my, wszyscy jak tu jesteśmy, właśnie zwyciężający otrzymujemy mannę ukrytą. Za chwilę będzie msza święta. Manna ukryta przyjdzie. I bardzo ciekawy jest ten biały kamyk. Są różne interpretacje tego kamyka, ale najbardziej mnie przekonuje taka, którą też mogłam zobaczyć sama na własne oczy w Damaszku. Otóż wspomniałam Państwu wczoraj o ofiarach biesiadnych, że ktoś ofiarowywał cielca, a następnie resztę tego cielca musiał zjeść ze swoimi bliskimi. I żeby było wiadome, kto jest zaproszony na ucztę zjadania takiego cielca, dawał bilety. Ale jakie bilety? Nie było automatów do biletu. Więc brano małe kamyki i na kamyku robiono jakiś charakterystyczny znak. I co się działo? Że często właśnie, trochę tak jak dawniej to się działo w tramwajach, ludzie przychodzili na taką ucztę, to uczta była gdzieś pod gołym niebem, no to kamyk bęc na podłogę. I w Damaszku, w muzeum, widziałam w gablocie, całą taką szafkę pełną kamyków, biletów znalezionych na miejscu pewnej sali do uczt. Goście przychodzili i wyrzucali bilety. I co to znaczy? Biały kamyk, biały, czyli od Chrystusa, Maciusz Stałego, oznacza dopuszczenie na ucztę kultu. Jesteś zaproszony na moją ucztę. Ja organizuję ucztę kultyczną, tak jak ta uczta biesiadna, i tobie daje biały kamyk z tym charakterystycznym jakimś znaczkiem, że ty jesteś na tę ucztę zaproszony. I na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Co to znaczy? Że pewnej naszej tajemnicy, pewnej naszej tożsamości nikt nie zna poza nami i Panem Jezusem. Tak naprawdę tylko On zna nas do głębi. Nie? W Jego oczach mamy pewne imię, które tylko On zna. To, kim jesteśmy tak do końca i naprawdę. I tak jest ciekawe właśnie, że kończymy to nasze obecne spotkanie tym pięknym, eucharystycznym tekstem Apokalipsy. Temu, kto zwycięży, dam ukrytą mannę i dam mu ten biały kamyk. Dam znak, że jest zaproszony na moją ucztę. Więc czujmy tę radość, że to nas spotkało. Przyznam, że jak byłam w Pergamonie, przywiozłam sobie biały kamyczek, bo tam bardzo łatwo znaleźć białe kamyki. Więc jak się wyjedzie na Akropol, to kamyki są prawie wszystkie śnieżno-białe. Więc nie jest to tam trudne. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania śmiało? Były dwa. Liść do Efezu i do Pergamonu. Pani wspomniała? Tak, bo trzeci, najciekawszy i najdłuższy list zostawiamy na wieczór. Już nie chcę ciągnąć, bo Państwa zamęczę. Wiem, że już jest czwarta, za pół godziny będzie msza święta, więc dlatego przerwałam na dwóch, ale na pewno do Laodycei wrócimy. Tego listu nie daruję, bo on jest zbyt ważny i zbyt ciekawy. No ja się spóźniłam trochę, ale tutaj może ten nie teraz, ale w chwili dogodnej do Pani właśnie często o tym cielcu, ja weszłam na te złote stopy. To ja też mam pytanie odnośnie, prośbę o wyjaśnienie, co znaczył ten wykonanie złotego cielca, prawda, jak na Ludwianie Mojżesz, tak. Prawda, nie wraca, czy rzeczywiście dla tego ludu wybranego miał to być wizerunek, już to wizerunek tak. Właśnie to jest bardzo dobre pytanie, bo wielu właśnie, gdy słyszę o złotym cielcu, myśli, że Izraelici zrobili sobie pogańskiego bożka. To nie jest tak. Kiedy zrobili cielca, powiedzieli, oto Bóg, który cię wyprowadził z Egiptu. Na czym polega problem cielca? Ktoś powiedział ładnie, że cielec to jest owoc wiary niecierpliwej. Wiary, która musi widzieć, dotykać, mieć pewne pewniki. Bogowie bóstwa pogańskie zawsze były przedstawiane w posągach, w jakichś figurkach. I co to oznaczało? Takiego bożka można sobie postawić tam, gdzie chcemy, okazać, widzieć, dotknąć. Bóg, który objawia się Izraelowi, jest zupełnie inny. Niewidzialny, objawia się jak chce. Nie można go sobie przenieść na inne miejsce. I cielec polega na tym, że mamy już dość tej wiary, która jest taka mroczna. My sobie musimy zrobić widocznego, dotykalnego cielaka i powiedzieć, to jest nasz Bóg. Nie? Jakby sprowadzić Boga na ziemię do wymiaru widocznego i dotykalnego.
Czyli to nie polega na tym, że my sobie wierzymy w innego Boga, tylko że nie potrafimy wytrzymać z tą niewidzialnością Boga. Chcemy sobie go jakby sprowadzić do naszych wymiarów. Naprawdę właśnie my tak się śmiejemy z Izraelitów, ale właściwie to my, każdy na swój sposób popełnia trochę ten sam grzech. Nie tylko, bo na przykład bałwochwalstwo można popełnić nie tylko przez to, że się robi figurkę. Można też popełnić bałwochwalstwo intelektualne. Ja sobie tak wyobrażam Boga i to jest na pewno Bóg. Jeżeli myślisz, że to, co sobie ty wyobrażasz, to jest na pewno Bóg, to w tym momencie już masz Bożka, już masz Cielca. Nie? Bo to jest Bóg okrojony do twoich wymiarów. I w tym momencie to już jest Cielec. Nie? Czyli tak ktoś fajnie powiedział, że Izrael ma takie trzy rzeczy wobec siebie. Trzy możliwości. Albo Egipt z niewolą Faraonu, czyli Faraon niewola, ale pełne garnki. Albo Cielec, który niby jest Bogiem dotykalnym, ale praktycznie jest tylko figurką. Albo ta mroczna wiara w prawdziwego Boga. Coś podobnego do Cielca stanie się potem, przynajmniej według Księgi Samuela, gdy Izrael będzie chciał mieć króla. Bo inne narody mają króla, którego widzą. Inne narody mają króla, który mieszka w pałacu. Można go spotkać, można się umówić na audiencję. A dlaczego my mamy mieć tylko niewidzialnego króla Boga? Nie? Bardzo polecam tę scenę, kiedy Samuel będzie grzmiał i będzie mówił im: tak, będziecie mieć króla, tylko król będzie brał. Bóg jest tym, który daje. Jak będziecie mieć króla, on będzie od was brał podatki, brał wasze dzieci, brał wasze plony. Król będzie wam brał. Nie? Cielec też jest bardzo zachłanny. Cielec wymaga złota, nie? Żeby go zrobić. Więc o tym trzeba pamiętać. To nie jest bożek pogański, to nie jest jakiś tam, nie wiem, Baal czy coś innego, ale to jest próba sprowadzenia Boga do naszej wygody. Tak, żeby Bóg był dotykalny, widzialny, złoty i gdzie go sobie postawimy, tam będzie stał. Tak, bo to jest pewnego rodzaju grzech, bo Bóg im zakazał wykonywania wszelkich wizerunków. Nie? A kogo wymarzę? Kogo miał na myśli tutaj, że wymarzę tylko tego, który wymarzę z tej księgi? Proszę zobaczyć, tylko właśnie z jakiej księgi? Uwaga, tutaj nie chodzi o potępienie, jakbyśmy to myśleli. Księga, o której mówi się tutaj, to jest księga ludzi żyjących teraz na ziemi. Mojżesz mówi, jeżeli chcesz ich usunąć, to raczej mnie zabij. Mojżesz jest gotów oddać swoje życie za nich. A Bóg mówi, poniesie śmierć ten, który zawinił. Niech Pan przeczyta dalej, jak potomkowie Lewiego wytną w pień tych, którzy zrobili cielca. I tak się stanie. Nie? Ci, którzy zrobili cielca, zostaną wycięci w pień. Będzie tam rzeź, kiedy Mojżesz zejdzie na dół. Tak, to znaczy... Tak, to znaczy oczywiście wprost takiego wyraźnego zakazu nigdy nie było, ale tak było w praktyce. Tak było w praktyce. Powiem Państwu coś, co nam się może wydać dzisiaj straszne, ale to jest moje wspomnienie z dzieciństwa. Kiedy byłam dzieckiem,
mój tato znalazł tam gdzieś w taką starą bardzo książkę, ilustrowany francuski katechizm, gdzie między innymi były też ilustrowane grzechy. Grzechy były zilustrowane w ten sposób, że był na końcu, na środku taki okropny szatan, a wokół niego ludzie popełniający te rodzaje grzechów. I proszę sobie wyobrazić, że przy pierwszym przykazaniu, tam obok kogoś, kto tam profanuje krzyż i tak dalej, było przedstawionych dwóch panów czytających Biblię. Ja wtedy jako dziecko nie rozumiałam, że tak przedstawiono protestantów. W tamtych czasach to był typowy przykład heretyków, nie? I pamiętam, że pytałam moją mamę, ja dziecko posoroborowe, jak to jest, że oni są tutaj jako przy diable, jak oni czytają Biblię. I mama oczywiście nie tłumaczyła dziecku, może nawet sama nie załapała w pierwszym momencie, o co tu chodziło. Powiedziała, bo wiesz, czytają Biblię, a potem postępują zupełnie inaczej. Nie, bo na czym polegał problem? To jest problem, który sięga jeszcze czasów, powiedzmy szczerze, reformacji. Kiedy zaczęto tłumaczyć Pismo Święte na języki narodowe, to możemy powiedzieć, Kościół katolicki poszedł inną drogą niż protestanci. Bo oba wyznania miały tę świadomość, o której mówiliśmy przed obiadem, że Pismo Święte nie jest łatwo czytać. I protestanci zaczęli tworzyć przekłady, które były trochę też komentarzami. Kościół katolicki poszedł inną drogą. Nie będziemy tutaj dodawać różnych komentarzy. Niech tekst pozostanie taki, jaki jest. Ale ten tekst ma być tłumaczony w Kościele. Był pomysł, który był genialny i niestety umarł śmiercią naturalną. Że wierni nie tylko mają słyszeć niedzielną homilię, która wiadomo może być różna, może być taka umoralniająca, ale każda diecezja ma to zorganizować, żeby w diecezji dobry teolog tłumaczył ludowi prawdy Boże i Słowo Boże. Pomysł był super, nie? Niech dobry, odpowiedzialny teolog to ludziom właściwie tłumaczy. Tylko niestety to umarło śmiercią naturalną. I jaki był efekt? Że obawiano się, co się stanie, jeżeli ten surowy tekst Pisma Świętego trafi w łapki ludzi zupełnie do tego nieprzygotowanych. I przez to uważano, że już lepiej niech ludzie tam czytają jakieś historie biblijne, żywoty świętych, różne pobożne opowieści, bo jak dorwą taki tekst, to się zaraz zgorszą i nie wiadomo, co im przyjdzie do głowy. Nie? I stąd były te ostrzeżenia, lepiej nie czytać bezpośrednio Pisma Świętego, tylko lepiej czytać jakieś właśnie interpretacje, inne książki, które ci to wytłumaczą. Nie? Ale to nie znaczy, że był wprost zakaz, bo wyjątki były. Jak Państwo znają świętą Tereskę, jej siostra Celinka kochała Pismo Święte i przyniosła tam całe fragmenty przepisane ze Starego Testamentu. Ale rzeczywiście była taka tendencja. Uważaj, bo możesz się tutaj potknąć na tym. No, ale tak. Tu jeszcze komentarz, chciałbym dodać do tego, co pani powiedziała. Szczególnie zaczyna się jakichś biskupów, na przykład XIX wieku, oni wprost wyjaśniają właśnie, że tym się różniło od protestantów, że interpretacje Pisma Świętego należą do ojców Kościoła. A protestanci czytają i każdy sobie to odbiera w taki sposób, jak mu jest wygodny. Znaczy nie do ojców, tylko w ogóle do magisterium Kościoła, do Kościoła. Nie tylko ojcowie, przede wszystkim ojcowie, tak, tak. Nie, bo ojcowie Kościoła, ściśle rzecz biorąc, to są ci wielcy święci, znaczy przede wszystkim święci, niekoniecznie, pierwszych 8 wieków, nie? To jest czas ojców, nie? Także to pierwsze wieki. Nie? Natomiast generalnie my przyjmujemy interpretację, jaką podaje nam magisterium Kościoła, ale też o czym trzeba pamiętać, że magisterium Kościoła naprawdę zostawia dużą swobodę. Nie wiem, czy pewnie wielu z Państwa mówi coś nazwisko Scott Hahn, ten nawrócony protestant, który pisze dziś wiele książek. On przyznał się w jednej książce, że gdy był jeszcze protestantem, to miał takie wyobrażenie, że katolicy czytają na temat Pisma Świętego tylko to, co napisał papież. Bo nic innego im nie wolno czytać. Nie? Oni mają czasem takie właśnie wyobrażenie, że to nasze magisterium Kościoła to jest takie właśnie jak dla konia dróżkarskiego, żeby tylko nas ogranicza. Nie? A naprawdę w ramach magisterium Kościoła można uprawiać bardzo szeroką teologię. Nie? Także to wcale nie jest tak, jakby się wydawało, że nas tylko zamknięto przez to. Nie? Więc prawda jest taka, że faktycznie przez wieki lud miał ograniczony dostęp do bezpośredniego tekstu z obawy o to, że go nie zrozumie. Nie? Bo niestety upadł ten błogosławiony zwyczaj, żeby wprowadzać lud właśnie w rozumienie słowa. A ja wtedy wyszło, bo
Znaczy, ale też tu chodzi o tysiącletnie królestwo, nie, że rozumiemy dosłownie, tak zwany milenaryzm. Będziemy mówić, jeżeli dojdziemy właśnie do tej sceny, że apokalipsa mówi o tysiącletnim królestwie. To znaczy, apokalipsa w średniowieczu była nieraz takim przedmiotem ciekawych interpretacji. Ja tu właśnie obawiam się, że no, nie zdążymy pewnie, ale nawet przywiozłam płytkę, jak we francuskim mieście Angers, w siedzibie Andegavenów, zrobiono całą taką jakby wielką ścieżkę, byśmy powiedzieli, czegoś w stylu Arrasów. Apokalipsa scena po scenie. Przedstawiono apokalipsa na kolejnych obrazach. Nie? Czyli apokalipsa była wtedy dość popularna w sensie właśnie w przedstawienia jej scen, z tym, że tak naprawdę najczęściej odwoływano się tak na co dzień do pewnych kilku wybranych scen, na przykład niewiasta obleczona w słońce. Nie? To jest taka dominująca scena, która trwa w sztuce przez wszystkie wieki. Nie? Że pewne sceny z apokalipsy były bardziej znane, bardziej popularne, inne mniej. Ale faktem jest, że w średniowieczu, jeszcze pamiętamy, problemy się zaczęły głównie od czasów reformacji. Nie? Właśnie. Bo tu jest problem też przekładu na języki narodowe, bo dopóki jest wulgata po łacinie, to wiadomo, że czytają ci, którzy na czymś się znają. Nie? Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ukazał się taki przekład Pisma Świętego na język polski, gdzie ma podtytuł Pismo Święte, na właśnie język polski przetłumaczone dla panien zakonnych, których umysł wątły i dla niedouczonych księży. Znaczy, jeżeli chodzi jeszcze o sąd ostateczny, on bardzo często w dawnych kościołach był nad wyjściem. Dlaczego? Bo idea była taka, mówię tu przede wszystkim o starożytności chrześcijańskiej, o tam dawnych wiekach. Wchodzisz do kościoła, przed sobą w apsydzie widzisz Pantokratora, Chrystusa, który wszystkim rządzi. I się w niego wpatrujesz w czasie liturgii. Wychodzisz, masz przed sobą sędziego czasów ostatecznych. Nie? Że była taka jakby idea, że ta liturgia też nas prowadzi jakby przez historię. Nie? Kiedy wychodzisz, patrzysz na sąd. Że to nawet niekoniecznie musiało być związane z samą apokalipsą, ale też z tą wizją jakby ukierunkowania na rozumienie liturgii. Przód, tył. A to wspomnienie tych 1000 lat apokalipsie, to tak naprawdę co znaczy? To jest bardzo trudny fragment, ale najbardziej rozsądna interpretacja, choć też przy niektórych fragmentach mamy niepewność, że to jest czas Kościoła. Bo to jest czas, kiedy wierni królują razem z Chrystusem, a szatan jest związany na ten czas. Ale przed nadejściem dnia ostatecznego zostanie zwolniony z łańcucha, żeby pokazał, co potrafi jeszcze. Nie? Czyli to jest takie natężenie zła. Tu chodzi o tę pewną ochronę Kościoła od wpływów zła. Pewnie. Tak, właśnie. To jest też oczywiście, że to niedosłowne. Wiadomo, że to 1000 też nie jest dosłowne. Tak. To znaczy, na pewno zostanie spuszczony z łańcucha przed czasami ostatecznymi tuż, nie? Właśnie. Bo to nieraz cała apokaliptyka mówiła, że przed nadejściem dnia ostatecznego spotęgują się siły zła, żeby tym bardziej się okazało, kto jest jaki. Kto jest po jednej stronie, kto po drugiej, nie? Bo dopóki jest nijak, to można się kamuflować. W momencie, gdy potęguje się zło, już nie można się kamuflować. Trzeba się opowiedzieć jasno po jednej albo po drugiej stronie. No 1000 to nie dosłownie, a w Biblii te 1000 jest bardziej ma coś znaczenie. To znaczy, 1000 też właśnie jako bardzo dużo, tak? To jest bardzo długi czas, nie? Właśnie. Tu też nie ma sensu obliczać od którego to dnia do którego. Nie? To jest taka symboliczna liczba, że długi czas, 1000 lat.
Dobrze, chyba musimy zakończyć, bo chyba za 10 minut msza święta, kilkanaście, tak, żebyśmy jeszcze zdążyli tam przejść.